Z promilami za kółkiem wjechał w ławkę i uciekł. O skrajnej nieodpowiedzialności, którą popisał się 42-letni mieszkaniec Redoutów, opowie rzecznik Włodzisławskiej Komendy, młodszy aspirant Joanna Paszenda. Wczorajszej nocy zostali policjanci wezwani na ulicę Radoszowską w Redoutowach, gdzie zaistniało zdarzenie drogowe. Po przyjeździe, w rozmowie ze świadkami zdarzenia, policjanci ustalili, iż kierujący Oplem Astrą zjechał na pobocze, gdzie uderzył w ławkę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli penetrację terenu za sprawcą. Kilkaset metrów dalej, na tej samej ulicy, na jednej z posesji zauważyli rozbity pojazd. Okazało się, iż właściciel tego pojazdu jest kompletnie pijany. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało prawie 2,5 promila. Mężczyzna teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się w sądzie. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.